Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Dobra, ale zwierzątka jak? Się bawią tutaj. Bawią się jeszcze? Tak. Kozak, kozak, spoko. W razie czego nam puma chyba pomoże, bo tu polubiła mi. Tresowana puma? Dobra, tak. Dobra, rozumiem. Okay, a wy tam jak tam? I my dobrze, wiesz co, patrolujemy trochę miacha, chcieliśmy zrobić jubilerkę, ale się okazało, że pusty jest. A. Sprzedaliśmy cały towar, wszystko opchnęliśmy, co mieliśmy opchnąć i tak jeździmy sobie, nie? No. O, telefon dzwoni. Tam? Halo, pucha, co tam? U was też była na polu puma, fajna taka? Co? Bo tu my też teraz przyjechaliśmy, taka fajna puma, tu tam głaszcze po brzuszku, tu ciele leży. Co ty gadasz? Normalnie. Taka przyjazna? Taka przyjazna. I co z nią zrobiłeś? O to robię mi drapie. Teraz tu głaszcze. Co ty gadasz? Co ty pierdzielisz? Normalnie taka puma jest tam? O, taka puma, no teraz ją głaszczę po tej główce. Po brzuszku drapie. Tak! Ty może mięso jej może przywiozę jakieś. O, dawaj mięso. O, dobra, łapię jakieś świeże mięso i podjeżdżam tam. Dobrze. I tajny bardzo kot, puma jest tresowana, jedziemy po mięso dla pumy. Ważna sytuacja. To takie schodnika, czy do sklepu? Takie schodnika. Ale jazda, ja chcę pumie dać kogoś do zjedzenia. Będzie śmiesznie. Ekstra zabawnie. Samochodów stoi, to może ktoś wylezie. Choć... chyba nie. O. Dobra. Odwracaj się. Coś za jeden. Dobra, zakłasz. Cholera, auto mi kradnie, no. Jakie auto? Jakie auto? dobra, mamy to. O kurwa, co to było? Przejście to? Nie. Słyszałem, jak coś zapierdzieliło. Tym czerwonym dopiero co podjechałem, o co chodzi? Dobra, dawaj do środeczka. Dobra. Może być. Właśnie ci pomogę zapiąć, o. Si. A dzięki wielkie. Poza. Dzięki. Ole mam pomysł, ole mam jazdę. Niezłe drzwi. A o co chodzi, panowie? Ziomek, no jest mega opcja, 3000. A coś będzie z tego? Ta, no. Tak? Weź no tą te zwierzątko tam na dół na asfalt sprowadź jak możesz. Byśmy tam bezpośrednio do was nie jechali. Dobrze. Mhm. To chyba całą ekipę muszę zabrać, bo tu... Nie wiem, czy to będzie bezpiecznie tak. Czemu? Sam zejdź na chwilkę, ja już zaraz jestem. A, dobra. No to daj GPS. No tam na dół ulicą zejdź, tam... Och. Wziął się, rozłączył, no. Może go ten, dziabnęło zwierzątko w rękę. O, źle wytresowo. Masz. Sagę. Ty, ale myślisz, że Rudego zje? Nie wiem, może. A co? Panowie, nauczcie się kolorów. Co? Nauczcie się kolorów. Przecież ty trudny jesteś. Rozpoznawajcie. Co? Brąz z pasemkami to nie rude. A, okej. Okay. Dobra, to nie rudy. Wysiadaj. Otwieram ci do drzwi. Rozpinam pas. Czekamy na transport. Przeszukać go. O, zobacz, czy coś ma, ale nie zabieraj mu nic, tylko zobacz, czy broni nie ma przy sobie. No ja śrubokręt. Aj, to luzy. Śrubokrętem, a nieważne co było. Ty to próbuję zwabić te zwierzęta do... No. Za chwilę idziemy. Dobra. Ho, Rudy, ho. Znaczy nie Rudy. Rose, ta Rose posemka. Co? Tak powiedział. Rose pasemka? No nie? Rose pasemka, będziemy mieć dla ciebie wyzwanie. Słucham. Ledwo cię słyszę. No gorszy. Halo. Jadę. No słucham. Super, czekam. Ty, Rose pasemka. Słyszysz mnie? Tak, słyszę cię, słucham. Ledwo cicho mówisz, jakoś się zachrypłeś, czy co? Słucham cię teraz, mnie już lepiej słyszysz? Ta, Rose pasemka, słuchaj. Taka akcja, że będziemy się w berka bawić, no nie? Gryzonego. Gryzionego? Aha, no, gryzionego. Panterka czy pumka? Co? Panterka czy pumka? Pumka. Tylko jeszcze słabo tresowana, nie wiem czy da radę, no nie? To spróbujemy, okej? Okay? No dobra. Chodź tutaj.
Co ty, kurwa, psa jeszcze masz? Ja dole. O cholera. Chodź, co ty słuchaj, chodź. Pumkę daj, pumkę. Pumka. Pumka. Pumuś. Dobrze. Jąki psa. Dawaj tu, ej, nie rudy, chodź tu, nie uciekaj. Ej. Chodź tu, nie rudy. Nie rudy! Bo cię skuję z powrotem, chodź. O, pa, jaka jest miła. Dobra, stój tu, stój tu. Ty, chcę taką. Wodę masz? Ja też chcę taką pumę. Weź, daj. O, pokażę jej tą szyneczkę. Popa, jaka szyneczka, dobra, popa. Dobra. A tam się wylegiwały, tam podeszłem, tam zacząłem głaskać, tu fajnie, tutaj. Zaczął mruczyć. Tam ryczeć trochę. Zajebiste psiaki. Jest tam radio, co się dzieje tam? Masz tu rudy, szynę. 18? Słodziak. 30%. Rudy, biegnij! Uciekaj! Bierz go zwierzaczku! Szynka jest twoja! Bierz go! Bierz go! O, w mordy, nie możesz go dorwać! Uciekaj, Rudy! Uciekaj! O nie! O, w mordy, jak to wygląda! Biegnij, Rudy! Biegnij! O, wywrócił się! O, gdzie te Rudy? Rudy, o tu jest! Daj go, mała! Kurde, Rudy, biegnij prosto, nie po jakichś murach, cholero! Rudy! Nie kombinuj! O nie! O nie! O nie! Coś ty jej zrobił, Rudy! Biedna pumka. Poleci dalej. Teraz już czuję krew. Dorwie go jak nic. Rudy, nie czytuj. Nie skacz po ławkach. Nie oszukuj. No oszukuję, no. Rudy, nie oszukuj. Będzie zaraz zakuty. O nie. Rudy! Jezu. O ja cię, puma go gania normalnie. Oj, to jest piękne. Rudy, na ulicę wracaj, cholero. Ja tam idzie wszystko w porządku? Tak, wszystko okej. Okay. Zarobiony pieniądz. Znaczy, tam zobaczę na radio. A, okej. Okay. No nie, no biedna. Dobra, puma. Dołączam się. O nie, wpadła bidula. Chodź, ci pomogę, Pumka. Chodź. Co z Rudym, Pumka, chodź. Ojejku, wyprowadzę cię z tego szamba. Nie przejmuj się. Ale ciężka skubana. Dobra, Puma, on chyba ja ten. Będzie oszukiwał tak cały wieczór. Nie przejmuj się. Ja bym go tu trzymamy, no chodźcie tu z tą Pumą. Bo biegnie Puma do was. A jest Puma. O nie. Rudy, nie skacz! Rudy oszukuje! To tych dwóch brakuje chyba. O nie... Na prostej! O, prawie. Gdzie był? Co on zrobił? Oła. Pumę rozjechał, powtarzam! Puma rozjechana! Jestem tutaj na dole. No, dawaj, skakuj. Dobra, iść tam? Dobra, odjeżdżamy. Co z psy? Gonimy Pumę! Zostawiliście mnie, halo. Spoko, weź sobie jakieś auto, gońcie Rudego. Okay. Gdzie jest Rudy? Na dół pojechał, w stronę Los Santos chyba. No jedzie tam dołem. Widać go. Kurwa, Pumę mi rozjechał. Jazda za nim. Taka Puma. A ten rozjeżdża. Jedzie tam z przodu, widziałem go. Dół cały czas. Jest tam, na skrzyżowaniu. Na dół. Dobra. Ojej, co zrobił? Gońcie go! Słabo skrętność. O! Nie no,
Jest tu. Coś ty zrobił, Rudy? Psami rozjechałeś, pumę znaczy. Nieładnie. Co to miał być? Czemu tak zrobiłeś? A jakie daliście mi szansę uciekania przed tą... Przecież pięknie uciekałeś, no, żyjesz do tej pory, jak mógłbyś rozjechać pumę, no? Ale pumę nie rozjechałem, puma była Rudy, to jest koniec naszej znajomości. Mogę go zjeść? Weź sobie to małe, czerwone, śmieszne auto i zejdź z moich oczu. Nie będę go zabijał. Gdzie się kierujecie? Wracamy do ciebie. A, bo ja te zwierzaki zgarnąłem do auta. Dobra, dobra. Rudy zerwany. Wstał nauczkę. To jest nie otworzył, czyli skoczył do auta. A jakiś ziomek na chodniku wstał. Nagle zabawy go wzięliśmy, żeby miał to opowiadać wnukom. Cholera, spytowało mnie pan to! Chciałem siedzieć w piwnicy. No, o cholera, co tu się stało, panowie? No jakżeś ty oswoił tego kota? My tam przyjechaliśmy, a tam się bawi, tam chodzi koło tych sadzących. No. A tam po co tam kić, kić, kić. Czemu tam ląduje ta helikopter? Tam przyszedł, tak drapie po brzuchu, ta się położył. Gdzie ląduje helikopter? Jaki helikopter? Ta się znajdą jacyś obrońcy praw zwierząt. I no, zabiorą pumę. No. Oj, to co, wracasz na pole do ekipy? No. To weź sobie to auto od Shadowka i jedź ze zwierzątkami, a my to wracamy na miacho. Czy miałeś swoje zwierzaki? Ale no, fajne zwierzaki, super są, no. Kozaczek. To warczy na mnie ta puma, weź mu spokój. Kurwa, auta porozbijane. Rudy zepsuł wszystko. Jak udawał tam przez mury skakał i w ogóle. Puma niegroźna. To mówisz... A nie, puch już nie ma. To mówisz, pucha, że kici kici do pumy wołałeś? O, chyba nie to radio. Chyba na innym radio. O, smuteczek. No. Te częstotliwości. Kto by na to wpadł? To mi mówił, że ten, że podszedł do pumy, trochę powarczała, potem mruczała i jest jego. On to ma rękę do zwierząt. O kurwa, ała! Ja pierdolę! Kurwa! Za dużo o pumie myślę. Bardzo dobrze, coraz lepiej. Tata, admini robią mini event. Trzeba to auto zmienić, bo jest porozbijane, ledwo się prowadzi. Ta, to wina auta. Na pewno. Ojej. Chodź tu jaszczur. Dobra. Jeszcze. Dzień dobry, no, dałem się... rozpinam pas. Daj mi tak do schowka. Dam ci. Dobra, wszyscy chowają klamki. Schowajcie bronię. Pomagam ci wysiąść. Ci, co mają jechać, do auta i jedźcie. Resztę zapraszam do środka. Tylko nie wyciągajcie broni! Upewniam się, że mam schowaną. Dobra. Otwierasz do drzwi. Otwierasz przy drzwiach, pilnuję drzwi. I zakładników. Reszta będziemy bili szyby, jak będzie co bić, okej? Okay? Wszyscy gotowi? Gotowi. Ready. Jazda! O kurwa, nic nie ma. Nic nie ma, wszystko ukradnięte. Drzwi się nie zatrzasnęły? Nie. A, okay. No to i tak nic nie ukradniemy. Dobra, ja ich rozkuję, jedziemy. Co, tak szybko? Ta, no, nic nie ma, okradzione. A, to koks. No cóż. Miłego? Dobrego dnia! Ja bym tak zaparł tym nogą te drzwi, to by się zamknęły, czy nie? Zamknęły się. No ba. Na stówę. I by ci nogę urwało. Buta bym podłożył. Zwijamy jak coś, to jubiler był czysty. Tak, ukradłem to wszystko z jubilera. Fajnie, że jest tak szybko się to sprawdza, nie? Jedziemy po sąd Kinga. A jak to jest z bankami? Bo ostatnio z Puszkiem skręciliśmy tego, pendrive'a i nie wiem w sumie po co. Ciężko jeszcze z tego, co wiem. No z tego, co ja słyszałem, to oni w bankach gotówki jeszcze nie trzymają, wiesz? No, okej. Okay. Tylko są elektrohaki. W sklepach. No, w sklepach tylko. No, w sklepie tylko kasety, nie? Nie, właśnie dostał ziomek tego. Pisali w gazecie, że za napad na sklep dostał. Ale kaseta to jest napad na sklep. A, no to chyba, że. O, tego to widziałem. Ostatnio, bo też właśnie dawali gościowi za napad na sklep i nie było nic na temat kasetki, a robił kasetkę. Tak mi się kojarzy. Chyba, że tak, nie? Mówiłem wam o medyku. Co wczoraj, o medyku? Wczoraj mieliśmy tego, tą szczelninę, nie? Z czerwonymi. No. I wiesz, zgarnęliśmy ich wszystkich w jedno miejsce na tą farmę. I medyk się rozebrał i stał kurwa koło drzewa. Jaki medyk? I nas pilnował. Czy odjeżdżamy stamtąd, żeby im pomóc. Normalnie medyk się rozebrał, ściągnął ubrania i stał przy drzewie. Złapaliście go? No. A skąd on tam się wziął? Nie wiem, jakby ktoś wezwał, nie? Telefony pozabieraliśmy im.
Kurwa, medyk przyszedł, rozebrał się do Golasa i się chował za drzewem? No i obserwował nas. O Jezu, i co mu zrobiliście? Dobra, gdzie mamy podjechać? Karnaliśmy potem tylko tam. I oni go przepytywali. Podjedźcie pod tą komendę starą LS. To jest na tej... Mission Row? Mission Row, no. Jedziemyż? Akurat przy tym nie byłem, bo ja tam sprawdzałem wszystkim dowody, nie? I dwójka tam od nas go zgarnęła. Kurwa, co za symbol. Ale mówię. Goły się czaił, żeby ich wyleczyć? Kurwa. No miał tylko kamizelkę i EMS na sobie, nie? A tak był rozebrany do zera. No i co? Wy byście odjechali, on by nagle łatał tam 8 osób? A może? Ja pierdolę. Dobry medyk. Próbu było, nie? Potem go tam zwinęli. Tak, zwinęli. Dzwonię do Poletka. Halo? Jak tam, Poletko? Na razie tutaj 3 osoby sadzą, jedna osoba coś tam chciała podglądać na górze. Aha. I ale tam diabeł go zatrzymał, teraz go legitymuje. Dobra, a zwierzątka jak? Się bawią tutaj. Bawią się jeszcze? Tak. Kozak, spoko. W razie czego nam puma chyba pomoże, bo tu polubiła mi. Tresowana puma? Dobra, tak. Dobra, rozumiem. Okay, a wy tam, jak tam? I my dobrze, wiesz co, patrolujemy trochę miacha, chcieliśmy zrobić jubilerkę, ale się okazało, że pusty jest. A. Sprzedaliśmy cały towar, wszystko opchnęliśmy, co mieliśmy opchnąć i tak jeździmy sobie, nie? Bo... No. A to my to poczekamy, aż te 3 osoby to skończą te sadzić i też kończymy. Dobra. O kurwa. Co? A co to za auto? Skąd się tu wzięło? To się widziało? Stało, no. Stało? No. Ja to go w ogóle nie widziałem, tylko zauważyłem, jak uderzyłem. Przez pół godziny nas prowokowali wtedy, nie? Przed tym polem. Podjeżdżali i uciekali przed nami. Co ty gadasz? Podjeżdżali i uciekali? No, a to wiesz, jakieś pod tego patrol, nie? Se wysłali. Napisali potem na Darknecie, jak się nie mylę, żebyśmy poćwiczyli jazdę. Bo coś tam przywaliłem w coś, no bo wywaliłem w jakiś słupek, nie? A potem 10 minut później dostali. Ty, jakie ognisko fajne. Kurwa, chopy, normalnie ognisko. Ale jaja, jest klimacik. Tylko żeby się nie spalił, który. Proszę się nie podpalać. Nie, no kozak tu mieszkał. Mogę sobie odpalić fajkę od tego ognisa. Powodzenia. Ej, nie śmiej się, bo to kiedyś robiłem. Ja szczur to zaradam. Normalnie się bierze kijka takiego nadpalonego i się odpala od kijka, nie że od ognia. No, tak na chillu. Chill totalny. O, ciepluzio. Kurde. Tyle tego jeżdżenia, strzelania. Co można usiąść normalnie. Co mi skrzynkę przesuwasz, co? Usiąść. No cholero! Mówiłem się nie spal! Ja pitole, już zjarane jeansy. I to musiał być laki, to. No kto jak nie on? Wypchałeś mnie. No co wypchałem z tym miejscu? Ja pierdziele, ziomek. Żywo pochodnia. Kurwa. Już się wyobrażam, jak do szpitala jedziemy. I mówią, nie, z niego to już nic nie będzie. Tylko kapelusz się spalił. I trochę marynarka. No i trochę spodnie. Kurwa. Ale buty całe. Farta miałeś, chłopie. Mało brakowało, byłbyś trup. I to taki skwierczący. Cinu. Cyk, myk. Co tu tak spokojnie, halo? Homcy. Ty Jaszczur, co mi czapkę żresz, co? Zostawiłem czapkę. Nie wiem, znowu gryzie. Jaszczur ci czapkę żre? No normalnie, podchodzi dzisiaj już 5 razy mnie gryzł w czapkę. Kurwa, Jaszczur gadzie, ty. Zostaw butę czapkę. Idź se buty George'a pogryź. Ooo, znalazłem łóżka George'a. Fuu, buty George'a nie. No gryz dzisiaj, powiedział, że śmierdzą. Fu. Ej, podobają mi się te magazyny tutaj. Trzeba znaleźć jakieś ładne. Chyba takie same nieładne są. Prawdopodobnie. Widzicie to? Co? No palcem. Czego celujesz? O co chodzi? Z palca będziesz strzelał? Do ludzi? Dobra, chopy. Skrętka chyba. Musisz za nim, jest helikopter. Było. Znowu? Gdzie? Kłamiesz. Nie kłam. Jestem helikopter. Co ten Jack? Nawąchał się na tego helikopter dymu. Jestem, no. Pewnie oponami palą, mam to w dym. Mogę prowadzić? Helikopter jestem, mogę prowadzić. Wiecie, gdzie stoi helikopter? O nie, zły helikopter. Ja wiem, gdzie stoi jeden. No wiem. Ja wiem. Helikopter to tylko tak przy ognisku. No. Co tam się dzieje? Ujeju. Co to jest? Kolejni jacyś.
Co? Był taki klub. Co to jest? To nie było takich świateł. Ja pierdzielę, jak tu kopci, dymi, światła nawalają. O co tu chodzi? A to są plakaty takie. Wow. Ależ mi się zląk. Ja pierdzielę. Szok. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. Fajna, nie? Zostań wspieraczem.